Ford Transit Custom, to jest tam chyba 2-litrowy diesel. No, zresztą to mało ważne jest w tych samochodach. Co tutaj będziemy robili? Będziemy wymieniali osłonę przegubu zewnętrznego. Jak widać, po prostu pięknie nam zaczęła żygać. I tak, co tutaj zrobimy? W pierwszej kolejności zrzucimy sobie całe kopyto, odegniemy sobie trochę, cofniemy po prostu zacisk, żeby nam wyszedł razem z tymi tarczami całkowicie. I wyjedziemy sobie z nim. Tutaj macie dwie śruby z tyłu, także jedna jest tutaj, druga jest, gdzie ona to jest? O, druga jest tutaj, trochę uwalona smarem. Po tym sobie odkręcimy stworzeń wahacza tutaj. Zbijemy sobie wahacz po prostu w dół, żeby nam całe to cofnęło się i żebyśmy wyjechali z przegubem. Jeszcze najpierw sobie odegniemy tutaj te blachy i wyjedziemy z tym, krupniemy sobie to najpierw trochę, żeby nam się ruszył ten przegub, zanim po prostu tamto na dole rozmontujemy. Czyli najpierw w pierwszej kolejności walimy sobie, odkręcamy to, tutaj sobie klupniemy trochę, żeby nam to się ruszyło. Będziemy po tym mieć łatwość z demontażu tego i lecimy z kopyto, stworzeń wahacza i zaraz wam pokażę, jak to dalej będzie szło. Czyli najpierw tak, prostujemy sobie to, wybijamy sobie to, ściągamy sobie ten koszyk i tutaj mamy nasadka 36 i lecimy to, kurde, z impakciora, powinno nam to... Dobra, poszło. I teraz sobie tutaj weźmiemy, tu jest trochę, gwint się zaczyna później, także weźmiemy sobie dwa młoty, jeden mniejszy przyłożymy tu, drugi większy i zawalniemy po prostu w to, żeby nam to tylko ruszyło, nie? I teraz tak, klepiemy sobie to w sumie do takiego momentu, aż nam to po prostu zacznie, że tak powiem, odbijać i się cofać, nie? Teraz sobie ściągniemy to zaraz jakimś magnesem, żeby nam to nie dędało i lecimy dalej. Kopyto tutaj mamy na klucz 21, czyli odkręcamy sobie tą górną śrubę, tą dolną śrubę. Ja sobie to na takim kardanie odkręcam. Po tym dokręcam to z dynamometra, także to już po tym mam dojście do tego, nie? Także lecimy. I tak, po odkręceniu tego kopyta sobie go tak możemy powiesić z tej strony, bo z tej strony będziemy sobie się dobierali po prostu do półosi. Czyli teraz przechodzimy, odkręcimy sobie ten stworzeń wahacza na dole. Ściągacza walniemy zaraz i pykniemy go w dół, nie? Tutaj do stworzenia wahacza mamy klucz 24, także zaraz sobie tutaj go założymy. Jeźdź na impakciora i lecimy. Ja będę tu ściągacza używał, także zaraz sobie tutaj, tak powiem, zostawiam sobie tę nakrętkę nakręconą trochę, żeby gwintu nie uszkodzić i zaraz ściągaczem to wyjedziemy tym. A tak, montujemy sobie ten ściągacz, tutaj 19, z impakta to przyczadzimy i zaraz to wyjedzie. No i jak nam stworzeń po prostu wyjechał, nie, to sobie zaraz to tutaj odegniemy w dół i cofniemy po prostu całe to, żeby móc sobie wyjechać z tą półosią. Żeby sobie to spuścić w dół, to tu macie taki otwór technologiczny, tam w wahaczu wsadzacie sobie brechę w to i wtedy to nam chodzi. Tutaj trzeba tylko uważać, jak macie jakąś starą zasuwkę do stworznia, to fajnie jest sobie założyć, znaczy plastik taki, jak one przychodzą nowe z tym, fajnie jest sobie po prostu go założyć tutaj, żeby w razie w nie uszkodzić gumy. My to będziemy tak sobie delikatnie tutaj robili, żeby tej gumy tutaj nie uszkodzić, także wyjeżdżamy teraz z półosią i lecimy dalej. A tam w sumie nie musicie końcówki ani stabilizatora odpinać, ani nic takiego, bo tam za tyle miejsca będzie. Mamy tą półoś wyciągniętą i teraz sobie tutaj rozwalimy po prostu tą osłonę, cofniemy ją sobie w tamtą stronę i będziemy suwali przegub, nie? O, tutaj niestety jest tak, tą stronę to sobie zdejmiemy, bo tam śrubokręta wsadzimy, podważymy, a tutaj po prostu jest to taka stała obejma, więc musimy sobie ją rozciąć, nie? I teraz tak, jak już mamy pościągane to wszystko i tak dalej,
to musimy sobie wyjechać półosią, odkręcamy sobie tą podporę wału, no i targamy półoś po prostu w tą stronę, wychodzi nam półoś. Jak mamy ją po prostu zciągniętą, to teraz tak, mamy po prostu dwie części, nie? Mamy to, tą część, która wchodzi do skrzyni, i mamy tą część, która nam przychodzi do koła. Teraz tak, musimy sobie ten przegub wyciągnąć z tej części, nie? Czyli tą częścią wyjechać, rozpiąć osłonę, wyjechać z tą częścią. Tutaj macie taki pierścień, którego po prostu wsadzacie coś i rozginacie na zewnątrz, wyciągacie go, musicie zbić sobie ten przegubik później stąd, nie, wyjechać z osłoną albo sobie ją rozciąć i wypierdzielić. Ja to rozciąłem, bo to nie było sensu z tym walczyć, i musicie sobie kupić po prostu zestaw dwóch osłon, bo ja nie wiem, czy tu się w ogóle da ten przegub zbić, no raczej chyba nie. Ja mam dwie osłony, to i tak lecę, mam zestaw z serwisu, także polecimy sobie, zaraz wam pokażę, jaki to jest zestaw serwisowy. To jest taki numer z Forda i są dwie osłonki, jest jedna ta i druga, którą już mam założoną. I teraz tak, one tutaj są cholernie, że tak powiem, ciężkie, także jak macie taki zwykły zaciskowy przyrząd, to kurde, dzwonić po Pudzianowskiego, albo jak macie skręcany, no to skręcanym. Ja to skręcanym zaraz sobie skręcę i będziemy montowali tą drugą część zaraz. Nie, oczywiście to trzeba sobie tam w środku dobrze wymyć, wydmuchać, wymyć, wydmuchać, wymyć, wydmuchać, i żeby tam żadnego syfu nie było. Na szczęście osłona była tylko rozerwana, tam syfu jeszcze nie naleciało, ale zażygało wszystko dookoła. Także ściskamy sobie te klamerki tutaj i składamy zaraz dalszą część przegubu. Do zaciśnięcia tego po prostu sobie zaraz użyjemy takiego przyrządu, on tutaj jest na 3/8, także sobie to zaraz skręcę. Czyli teraz jak mamy to po prostu, że tak powiem, tutaj już wbite, założone, zakładamy sobie ten pierścień, a jedną stroną sobie go tam dziobniemy albo spróbujemy go tak wcisnąć, rozchylić czymś, dopchnąć jakimś tym, jak się nazywa, albo sobie spróbuję go po prostu rozchylić tymi i wcisnąć go, dwie ręce potrzebuję do tego, nie? Oj, elegancko tym po prostu weszło, także rozciągnąłem, wcisnąłem i potem klupnąłem troszeczkę i ładnie nam ten pierścionek po prostu tutaj siadł, ładnie nam siedzi. Teraz sobie zdemontujemy tutaj z tej części tą wewnętrzną osłonę, bo ją mamy już tutaj na tym, także wyjeżdżamy z tym, czyścimy to sobie, składamy, ściskamy i wrzucamy zaraz w auto, nie? No i teraz tak, składamy to wszystko w odwrotnej kolejności, skręcamy sobie, oczywiście tu sobie musimy to trochę poobmywać, to dziadostwo, co mieliśmy z tego smaru, składamy to w odwrotnej kolejności, to znaczy najpierw wsadzamy półoś tam, możemy sobie ją od razu wrzucić tutaj też, wsadzić ją w mocowanie tam, gdzie jest to, gdzie to jest, gdzie to łożysko tam jest. A, za przegubem jest podpora z łożyskiem, także wsadzić to tam, skręcić, wbić później w stworzeń, znaczy wsadzić sobie w stworzeń, dokręcić stworzeń i w sumie to wszystko, tyle, że tam no trochę roboty przy tym jest, bo jest pierdzielenia. Aha, tutaj te są dwie obejmy, trzy obejmy są normalne ściskowe, natomiast jedna obejma jest obejmą taką też ściskową, ale to trzeba, można jakimiś dobrymi szczypcami to złapać i ściągnąć i to będzie chodzić, nie? Jak się nie ma przyrządu do tego, także to wszystko. Trzeba pamiętać, że w tym samochodzie najlepiej od razu kupić sobie zestaw tych osłon, one są cholernie drogie w Fordzie, a nie wiem, czy zamienniki do tego są. Tyle tylko, że tam jeszcze jest ta wewnętrzna osłona, ona się z dwóch części składa, z takiego kołnierza i z osłony. Może w zamiennikach to jest po prostu, że jest osłona wyprofilowana, zrobiona, także nie miałem jeszcze styczności z zamiennikami do tych aut, więc tak to wygląda, no.